chodziło to za mną od jakiegoś czasu. Jakoś tak się dziwnie złożyło, że przez ostatni miesiąc, może dwa, z różnych źródeł dochodziły do mnie informacje o raku, o raku piersi, o tej chorobie. Moja koleżanka się wyleczyła, ale też byłam sobie taką rozmowę z moją siostrą, mówi: dziewczyny, badajcie się. W międzyczasie dostałam zaproszenie tutaj. Wszystko jakoś tak krążyło wokół tematu. I pomyślałam sobie, że muszę. No nie, to już nie ma co odpuszczać takich głowy. Nie ma co odpuszczać. No i poszłam, no i oczywiście wszystko jest w porządku, ale trzeba się wybrać, bo ja miałam na przykład coś takiego, że oczywiście nie myślałam o tym na co dzień, ale pojawiła się taki dreszcz czasami, więc myślę, o Boże, Boże, muszę to zrobić. A kontrolujesz na przykład piersi pod prysznicę? Tak. Masz na to czas, w ogóle tak jesteś zapracowana i zabiegana. Każdy ma czas pod prysznicę. Tak, kontroluję, trzeba to robić i kontroluję. Jak to jest? Bo my myślimy ciągle o piersiach w takich kategoriach, jak rozmawiałyśmy ostatnio, czyli czy one są ładne, równe, czy mam ładny stanik, czy mam dobrze dobrany biustonosz. Wiesz, wszystko tam w obrębie takiego waszego trochę show biznesu jednak, no bo jesteś dzisiaj w roli gwiazdy, jakby nie patrzeć. A tutaj nie o to chodzi w tym wszystkim. No bo co nam po ładnych piersiach, jak one nie będą zdrowe? No przecież ładne piersi to zdrowe piersi. I oczywiście, co nam po ładnych piersiach, jeżeli one nie będą zdrowe? Jeżeli będziemy chore, nie będziemy miały siły, nasze życie zupełnie się zmieni. Ja prowadzę bardzo aktywny tryb życia, bardzo. Wstaję bardzo wcześnie, jadę do Warszawy, wracam tutaj na spektakle. Potrzebuję naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo siły. I potrzebuję sobie jakoś tej siły dostarczać. I staram się to robić, staram się zdrowo odżywiać. Oczywiście czasami to jest trudne, ale trzeba o tym pamiętać. Staram się ćwiczyć. Uważam, że to jest ważne i uważam, że nie zawsze mi się chce. Właściwie zazwyczaj mi się nie chce. Ale trzeba się zmobilizować, bo to będzie procentować, bo to daje nam siłę i to daje nam sprawność i to daje nam siłę do działania, do tego, żeby pracować. I przed wami też ciężki okres, studia i matura, potem studia. Ja wiem, że życie studenckie rządzi się pewnymi prawami. Ja na studiach... Dobra, to jest spokój. Jeden realizuje nam gości. Chyba ty wiesz, jak to tam jest na tych aktorskich studiach waszych. Domyślamy się. Ale ty nie masz swoje przejścia ze zdrowiem, prawda? I to bardzo poważne. Czy to też jest powód, dla którego teraz chcesz dziewczyny nasze przestrzec? Tak, miałam bardzo poważne przejście ze zdrowiem. Dzięki uporowi mojej mamy dosyć właściwie późno została wykryta u mnie wada serca. Miałam 8 lat, jak miałam operację, ale jest to późno, ponieważ takie operacje trzeba przeprowadzać, najlepiej przeprowadzać bardzo wcześnie u malutkich dzieci. I się zaczęło bardzo poważnie, bo miałam jedną operację, potem miałam za chwilę drugą, ponieważ to się nie wiadomo dlaczego nie udało. Natomiast potem w drugiej dobie po operacji serca miałam operację wyrostka. Operacja wyrostka może się wam wydawać błahą sprawą, ale nie jest błahą sprawą, jeżeli się taką operację ma bezpośrednio w drugiej dobie po operacji serca. Także było ciężko i potem musiałam bardzo o siebie dbać. Potem bardzo o mnie mama dbała, oczywiście tata. Moja cała rodzina, chłopcy w szkole chodzili za mną, asekurowali mnie. Było fajnie. I jestem zdrowa, ale dzięki temu, że to przeżyłam, nauczyłam się też o to dbać i o tym myśleć. I gdzieś to zawsze mieć z tyłu głowy, że różnie może być i różnie się może zdarzyć. Trzeba to wiedzieć po prostu. Kiedy pani prezes zadzwoniła do ciebie z takim pytaniem, czy chciałabyś dzisiaj być tutaj naszym gościem, nie miałaś wątpliwości nawet przez chwilę, żeby dołączyć do naszej grupy, do naszej bandy uświadamiającej dziewczyny, że trzeba się badać. Czy to będzie tak dalej też szło? Będziesz namawiała dziewczyny, koleżanki,
z serialu, z teatru mówiła, że wiesz, słuchajcie, w Łodzi to są takie zakręcone, fajne babeczki, które tutaj wszystkich molestują, żeby się macać. Już namawiam, już piszę do koleżanek, już rozumiałam wszelkie wątpliwości, jak się to powiedziałam, że biorę udział w takiej akcji, to dziewczyny mnie zapytały, ale przecież ty jesteś bardzo młoda, ja byłam u pana ginekologa i powiedział, że ja jeszcze nie muszę. No więc to się zdarza i ja tylko napisałam mojej koleżance, wiesz co, zrób sobie zawsze warto. No i pójdzie i zrobi i wiele moich koleżanek już wie o tym. Także myślę, że będę, to myślę, wiem, że będę tak działać dalej i na pewno będę wszystkich namawiać i każdy, kto mnie o to zapyta, każdemu opowiem, jak było tutaj dzisiaj i dlaczego tu jestem. Dziewczyny, zawsze spotykamy się na początku października z wiadomych powodów. Wiecie, nie ma październik. Tyle dni macie na zbadanie się, na cytologię i nie tylko, i na to omacanie, o którym Macia mówiła. Chyba już tak jak powiedziała Ewa, nie będziemy bardziej straszyć, tylko chcemy was bardzo gorąco zachęcić teraz do obejrzenia filmu Rak to nie my. Rok właśnie bohaterką jest Magdalena Frontczak.